Wystartowaliśmy zgodnie z planem, więc przy takim mocnym spięciu służb miejskich, współorganizacji różnych działań, okazało się, że w krótkim terminie da się dostosować Toropol do takiego masowego punktu szczepień. I cieszę się bardzo, bo w całej Polsce takie punkty ruszają i Opola na tej mapie nie brakuje, więc mieszkańcy Opola mogą szczepić się znacznie szybciej niż do tej pory, bo obieg jest duży, jest co najmniej kilka punktów szczepień. Więc efekt pracy zespołowej, cieszę się, że w Opolu taki punkt jest. Dotarły już szczepionki. Jakie szczepionki dotarły? Czym będziemy szczepić Opolan? Szczepimy w tej chwili szczepionką Moderna. Jest 1000 sztuk. Rozłożyliśmy to na 2 dni, dzisiaj i jutro. Mamy też oczywiście już zapewnienie, że w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, będzie również Moderna, no bo to jest taki, ten cykl się w tej chwili ustawia, dlatego to jest program pilotażowy. Także też, jeżeli Państwo nie znajdziecie już terminów na poniedziałek, wtorek, to oczywiście już za tydzień jeszcze są wolne terminy. Ale jak wygląda proces rejestrowania się? Czy można to zrobić również tutaj na miejscu, czy tylko internetowo? Oczywiście, jeżeli Państwo macie wystawione e-skierowania, to jest niezwykle ważne, bo bez tego e-skierowania my nie jesteśmy w stanie Państwa wtedy tutaj zarejestrować na szczepienie, to można przyjść na miejscu. Zrobiliśmy w tej chwili taki punkt, że jeżeli takie osoby przyjdą, to po prostu już tutaj na tafli będą poproszone do przejścia do tego punktu, tam nastąpi ta rejestracja i wrócą jak gdyby już na szczepienie. Możecie Państwo sprawdzić w internecie, przede wszystkim czy macie wystawione skierowane, a po drugie, jeżeli macie już termin, możecie też w internecie ten termin zmienić. Proszę się nie bać oczywiście, bo tam jest moment, że trzeba anulować dotychczasową wizytę, no ale te terminy są, jak nie dzisiaj, jutro, to w przyszłym tygodniu. Jest to wszystko zaplanowane, także to obciążenie, które sobie założyliśmy, ono rzeczywiście jest i jest praktycznie w 100%, także już właśnie przed chwilą panie z jednego punktu przechodziły już dopełniać kolejne szczepionki, także idzie to w bardzo dobrym tempie, no i pacjentów nie brakuje oczywiście. Jest to pilotażowy punkt szczepień, pierwszy taki w Opolu. Czy miasto przewiduje więcej takich punktów, czy czas pokaże? Wszystko zależy od dostępności szczepionek, bo to one są tutaj najważniejszym punktem, którego brakuje, bo my takich punktów możemy urządzić jeszcze kilka. Może nie tej skali, ale jednak takich, w których można się szczepić. Zresztą można się szczepić choćby w miejskich przychodniach. Natomiast kluczem jest dostęp do szczepionek, a z tym na razie jest cały czas kłopot. Apelujemy do rządu oczywiście, żeby tych szczepionek nie brakło.